Hejka kochani, witam was w kolejnym filmiku na kanale. Dzisiaj będzie wszystkie rzeczy dla moich koni kolekta, więc myślę, że wam się spodoba, więc już ja nie będę przedłużać, będę po prostu już zaczynać. I jakbyście słyszeli jakieś odgłosy, to zawsze to jest Rudzia i Lilianka, zawsze hałasują. No ale już trudno, ja już nie będę przedłużać, więc zaczynamy. Dobra kochani, tutaj się przenosimy. I tutaj jest moja taka komoda jakby. I tutaj mamy pierwsze, co spotkamy na drodze, jest to taki oto znak, tutaj pisze Stania Zoza Podkowa, zapraszamy, to jest na takiej fajnej różowej gwiazdce i to tutaj po prostu sobie stoi i tam się dalej wchodzi, ale zaraz wam to pokażę. Dobra, gdy tutaj wchodzimy, znajduje się taki jakby domek, w którym trzymam dużo rzeczy dla koni, więc zaraz wam trochę tutaj poopowiadam, co tutaj jest. Dobra. Tutaj z brzegu znajduje się taki paśnik. Jest to paśnik dla koni. Tutaj ja wkładam zawsze sianko Rudzi i tak jakby jadły. Tutaj jest z boku też taki owinięty. Ja tu zrobiłam z rurki toaletowej. Prawie wszystko robię z tej rurki, bo naprawdę ona jest taka świetna i fajnie się robi. To jest na takim pudełeczku. Ja pokażę rurkę. Tutaj mamy jedną przeszkodę, taka tutaj jest, taka czerwono-niebieska, z drugiej strony tak samo i tutaj się po prostu staje, na razie mam tylko jedną. To nie wiem do czego jest, ten to włożę. Dobra, tutaj mamy dużo karm dla koni. Mamy aż 3 karmy dla koni. Tak, one tak się prezentują, tutaj jak widzicie pisze. Tutaj też pisze i tutaj też pisze, w środku jest jedzenie chomika i króliczka, więc takie 3 karmy. Tutaj mamy uwiązy, kantary, ogłowia do jazdy i takie różne rzeczy. Nie będę tam wyjmować, tak po prostu jakieś sznurki, jakieś dolonże mamy też, takie różne rzeczy. Tutaj mamy siodła, siodła też nie są jakąś, nie wiem, jakieś piękne siodełka. To po prostu także z rolki papieru zrobione. Tutaj mamy jedno siodło, tutaj mamy pod spodem drugie, ja mam na razie tylko 3 siodła, bo jeszcze tego, bo jeszcze więcej zrobię. Dobra, tak one wyglądają. Tutaj jest jedno dla źrebaka, bo moim pierwszym konikiem był źrebak, więc to jest takie małe dla źrebaka, ale go nie używam. Przepraszam was za pieska. Tutaj mamy 2 siodła, już takie duże dla dorosłych koni. Tutaj takie jedno i tutaj takie drugie. Dobra, tutaj mamy, tutaj są miski dla koni, takie, ona jedna zawsze stoi w boksie, na razie są one tutaj, żebym wam je pokazała. Następnie mamy takie wiaderko, tutaj mamy 2 sianka, mamy też takie do czyszczenia konia, to jest po prostu nagłówek od pędzelka. Tutaj wam to, Użyłam 2 sianka tutaj, to też jest takie do czyszczenia, takiego jakby piłowania. I tutaj mam do kopytek to jest, a tutaj jest takie do czyszczenia po prostu konika i to jest w takim wiaderku. No i ostatnią rzeczą są już 3 derki. To jest taka jedna, to jest takiego z materiału. A tutaj te 2 są już takie jakby firanki, taka jak widzicie. Tutaj, i tutaj jest tak samo taka druga. Więc to by były moje wszystkie rzeczy do koni. Dobra, więc tutaj tak właśnie wygląda ze wszystkie rzeczy. Tutaj gdy już przechodzimy, to tutaj mamy dużą stajnię. Tutaj wam pokażę jej tutaj tak. Ona się tak prezentuje. To jest z boku i tutaj też jest z boku. Nie, nie, bo tam jest druga stajnia. Dobra, i tak ona się prezentuje z góry. Zaraz wam wszystko opiszę. Dobra. Tutaj są drzwiczki. To się tak otwiera i tutaj się po prostu wchodzi. Gdy już jesteśmy w środku, to jest tak, ona się dzieli na 2 połówki. Tutaj w pierwszej mamy, w każdej połówce są po 3 boksy, jeden boks jest jeszcze tutaj wolny. W każdym boksie mamy po piciu, takim po idle i po jeszcze takim narysowanym sianku. Tutaj też tak jest i tam też tak jest, tam też tak jest, tutaj też i tutaj jest też. Na podłożu jest przyklejona karteczka, tutaj jest taka pomarańczowo jasna, a tutaj jest taka ciemna, bo już niestety nie miałam. Każdy boks jest taki przyczepiony taką linką, żeby niby go nie uciekł. Tutaj mi się odczepiło, czekajcie, ja zaraz to przymocuję i do was wrócę. Dobra, i tu tutaj, tak jak już mówiłam, sorki bardzo was za te odgłosy, no ale nie mogę powstrzymać tej mojej siostry, żeby się z nim nie bawiła i żeby nie szczekał. Dobra,
Tutaj one są przyklejone taką tasiemką. To jest tak słabo zrobione, bo to się odlepia, no ale już niestety nic na to nie poradzę, więc już jest tak jak jest, już tego nie będę zmieniać. I tutaj, tak jak już mówiłam, w każdym boksie jest także taka ściółka. Dobra, i tutaj, jak już mówiłam, stoi Bella, tutaj stoi ten Black. Tutaj mamy Sawankę, tutaj mamy Alex i tutaj jest Grey. I tak ta scena, jak się jeszcze raz wam pokażę, prezentuje. Moim zdaniem jest zrobiona tak na średnio, ale na pewno następna będzie lepsza. Gdy już zabraknie miejsca, no to na pewno będzie lepsza. Więc gdy sobie już tutaj wychodzimy z stajni, jest tutaj następna stanie. Tutaj mamy stanie dla małych żrebiąt. Dobra, tutaj mamy tak. Ona jest taka troszkę większa, bo tutaj będą jeszcze inne źrebiątka. I tutaj, tutaj właśnie tutaj pisze konie, taka jest tutaj taka przylepka i tutaj się właśnie otwiera taśmą, a w środku tutaj stoi kasztanka. Tak, tam jest miska, już ona ma miskę, tutaj ma też poidło. Tam jest też namalowane siołko i tutaj tak samo jest taka ściółka. I tutaj to się tak otwiera, tutaj mogę wam otworzyć, tylko na pewno ściółka wypadnie. Więc będę musiała to sprzątać. Tutaj, o, tak po prostu się otwiera i tutaj konie wychodzą. To jest właśnie tutaj przyklejone na taśmę, żeby się nie odlepiało. I tak to właśnie wygląda. Tutaj dalej, gdy przejdziemy, mamy, o, i takie ma wzórki. Tutaj mamy dwa drzewa. Te mniejsze to są takie, takie po prostu tutaj mogą sobie konie je jeść, tak jakbym, jak się bawię. Tutaj takie jedno. Takie fajne zielonkawe. A tutaj mamy już takie większe. To jest takie też zielone. Tutaj jest takie brązowe. Ja sama je lubiłam. To jest taka duża rurka papieru. Tutaj o. No. Więc takie dwa drzewka. Dobra, tutaj gdy przechodzimy, mamy takie patyczki. Nie wiem, jak to się nazywa, więc gdybym wiedziała, bym wam powiedziała, ale niestety nie wiem. I tutaj po prostu jest, że koń może sobie tak przechodzić po prostu przez nie, takie jak najeździ są, to tak po prostu przechodzi przez te patyki. Nie wiem, jak się nazywa, możecie nie zapytać. I mamy takich raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich patyków, na których się robi półsiady. I to jest ostatnia rzecz. To jest padok, gdy na przykład jak bawię się, że na przykład zakładam siodło i jeżdżą, to ja po prostu w tym padoku tylko wypuszczam konia, ale tam nie jeżdżę, tylko tutaj sobie jeżdżę, właśnie tutaj jest takie, tutaj właśnie szczeble. I tak, tutaj są takie słomki przyklejone, też mam, tutaj mamy pomalowane na zielono, a tutaj są, jest taki zielony, jak widzicie, taki zielony kolorek, taka kartka, taka zielona. I konie tak na niej wygląda, zaraz wam pokażę. Aleksa wezmę, tak. I tutaj się właśnie wchodzi. Tutaj właśnie się tak otwiera i tutaj właśnie konie wchodzą i wychodzą. Więc tak by to było. Tutaj właśnie sobie już zamknę. Dobra, kochani. Myślę, że wam się podobał mu ten odcinek o moich wszystkich rzeczach do koni. Możecie mi napisać w komentarzu. Na pewno będzie także filmik o moich wszystkich rzeczach dla psów, bo też mam psy, a dla gryzoni nie będę już robić, bo one tam wybiegu nie mają, więc tak by to było. Jak wam się podobał filmik, to po prostu mi powiedzcie i do następnych filmików zostawcie lajka, gdy się podobał. Pa, pa!